Głównym partnerem programu jest miasto Zielona Góra. Ostatnie spotkanie przed fazą play-offy. Stelmet Zielona Góra we własnej hali podejmie PGE Turów z Gorzelec z hali CRS. Bardzo serdecznie witam i zapraszam na to spotkanie, Mariusz Malinowski. Na początek naszej relacji rzućmy okiem na ligową tabelę. Co te wyniki mogą nam dziś przynieść? Na czele PGE Turów z Gorzelec i bez względu na wynik w dzisiejszym spotkaniu Zgorzelczanie zmierzą się na pewno z Polkfarmą Starogard Gdański. Zielonogórzanie z kolei jeszcze mają szansę na zajęcie pozycji numer 2. A żeby tak się stało, są dwa warunki. Przede wszystkim my musimy wygrać z Treflem Sopot. My musimy wygrać, przepraszam, z PGE Turowem z Gorzelec, a Trefl Sopot musi przegrać dziś w pojedynku z Energą Czarnymi Słupsk. Wtedy my wskakujemy na pozycję numer 2 i mierzymy się z AZS-em Koszalin. Jeżeli tak jednak nie będzie, te warunki nie będą spełnione. My zostajemy na pozycji numer 3 i mierzymy się z Energą Czarnymi Słupsk, a więc powtórzy się historia zeszłego roku. Do dzisiejszego spotkania obydwie drużyny podchodzą w osłabionych składach. Stelmet Zielona Góra bez Zbigniewa Białka i bez Dejana Borowniaka. Ci dwaj zawodnicy podczas piątkowego treningu gdzieś tam podkręcili kostkę i Michajlowali. Nie chcę ryzykować jeszcze ich dyspozycji zdrowotnej przed fazą play-off. Faktycznie dobra decyzja. Lepiej, aby ci zawodnicy byli gotowi na te decydujące momenty. A z kolei PGE Turów z Gorzelec w dzisiejszym spotkaniu nie ma w składzie Davida Jacksona, zawodnik gdzieś tam ma problem z nadgarstkiem, a więc no jest to bez wątpienia informacja dla fanów PGE Turowa z Gorzelec, no nie za ciekawa, ponieważ no jest to bardzo twardy filar w drużynie. Mamy już pierwszych zawodników na parkiecie. Duża niespodzianka, jeżeli chodzi o zielonogórski Stelmet, to fakt, że w pierwszej piątce wychodzi młody, przesympatyczny czarnogórzec Milosz Lopicic, a więc pod nieobecność jednych drudzy dostają szansę i możliwość na pokazanie swoich dobrych umiejętności, swojej dyspozycji. Dzisiaj chyba będę mocno trzymał kciuki za tego młodego czarnogórca, aby Milosz Lopicic mógł się pokazać nie tylko właśnie w Eurocupach w tym sezonie, ale też właśnie w Tauron Basket Lidze. I za chwileczkę mamy gwizdek sędziego, rozpoczynamy ostatnie starcie przed fazą play-off. Rozegranie dla przyjezdnych. Przy piłce w tym momencie Russell Robinson. Zielonogórska publiczność stoi i tak będzie stać aż do pierwszego trafienia. Dogranie gdzieś tam w tym momencie do Micicia. Micic na rozegraniu do Arona Cela. Aron do Michała Chylińskiego. Aron Cel chodzi pod koszy. Dwa punkty dla PGE Turowa z Gorzelec. I koszarek pędzi grę do przodu. Podobnie jak w poprzednim spotkaniu z Czarnymi Słupsk, nie ma w pierwszej piątce Waltera Hodge'a. Quinton Hosley przy piłce. Jestem ciekaw, czy powtórzy tą dyspozycję z poprzedniego meczu, z meczu środowego. Koszarek rzuca za dwa. Koszarek! Dwa punkty dla zielonogórskiej drużyny i kibice mogą spokojnie sobie usiąść. Dziś przed spotkaniem niesamowita oprawa kibiców zielonogórskiej drużyny. Żółto-biało-zielone flagi powiewały podczas prezentacji. 2-2, wracamy na parkiet. Aron Cel przy piłce do Robinsona. Robinson spokojnie tak do Micicia. Micic do Żygarowicza. Mamy jednak błąd w wykonaniu Serba. I za linii końcowej będzie mógł wznawiać Łukasz Koszarek do Milosza Lopicicza. Milosze już do koszarka i koszarek powoli podchodzi do przodu. Kamil Hanas wybiega, do niego właśnie podanie. Do kogo teraz? Jest Quinton Hosley. Hosley gdzieś tam prawą ręką kozuje powolutku tą piłkę. Kto się pokaże? Jest koszarek, jednak do Milosza. Milosz do koszarka. Koszarek wchodzi pod kosz do Milosza. Milosz będzie stradać też przewinienie. Jest przewinienie Michała Chylińskiego, a więc piłka dla Stelmetu Zielona Góra. Milosz Lopicic ochylaniem dzisiaj bym powiedział, może nie nóż na gardle, ale z pewnością takie presja pokazania się z bardzo dobrej strony jest ogromna. Za linii końcowej koszarek, on w tym momencie przy piłce, kto się pokaże? Wybiega gdzieś tam Kamil Hanas, do niego będzie podanie, tak jest. Hanas nie będzie rzucał, do koszarka, 11 sekund do zakończenia akcji. Koszarek do Hanasa, gdzieś tam Milosz zostawia. Hanas, ach, piłka wypada z kosza.
zbiera ją w tym momencie Micić i gra. Podzielony górski kosz się przenosi. Micić bliski straty. Micić faulowany prawdopodobnie przez, tak jest, faulowany przez kapitana zielonogórskiego z Telmetu Kamila Hanasa. A więc piłka z za linii bocznej. Tam już zmierza Russell Robinson. Media mówiły o tym spotkaniu, że jest to starcie dwóch mistrzów NCAA. Dwukrotnie mistrzem był Walter Hodge, a w drużynie PGE Turowa Zgorzelec raz po ten prestiżowy tytuł sięgnął właśnie Russell Robinson, urodzony w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych. I on jeszcze raz za linii bocznej boiska. Drugie przewinienie do Stelmetu Zielona Góra. Jedno po stronie PGE Turowa Zgorzelec. Do kogo zagra Robinson? Jest tam Chyliński. Chyliński dogrywa teraz do Arona Cela. Cel spakowany, szczapowany przez Milosza Lopicicza. Brawa dla Czarnogórca. Ale Miloszy jakby nie był pod wrażeniem swojej akcji, którą wykonał przed chwileczką. Wciąż skoncentrowany Milosz Lopicic. Z linii końcowej znów Robinson. Raz Robinson do Zigieranowicza. Zigieranowicz, on nam dał we znaki w ostatnim spotkaniu z PGE w Turowie. Jest, trzeba rzucać. Rzucał w tym momencie Aaron Cel. I akcja dwupunktowa dla PGE Turowa Zgorzelec. Koszarek na rozegraniu. Kto się pokazuje? Gdzieś tam biegnie Kamil Hanas. Chyba zgubi piłkę. Nie, mają na szczęście. Nie przejął jej Michał Chyliński. Do Milosza Lopicicza. Milosz nie wie, co zrobić z piłką. Trzeba gdzieś biegać. Koszarek, oj, bliski straty. I teraz Robinson. Będą dwa punkty dla PGE Turowa Zgorzelec. Tak jest. Goście zdobywają kolejne oczka w tym spotkaniu. Zielonogórzanie w nataczu. Hanas. Hanas, będziesz szukał Milosza, czy też nie? Hanas, indywidualnie. Dwa punkty. Odpowiadamy. 4-6. Zielonogórzanie wciąż przegrywają z PGE Turowem Zgorzelec. Russell Robinson do Zigieranowicza. Zigieranowicz do Micicza. Micić wysoko nad głową, gdzieś tam próbował szukać się swojego centra. Rzucają za trzy, Zgorzelec, piłka nie wpada do kosza. Mają Quinton Hosley i szybko do Milosza. Milosz przy piłce wstrzymuje akcję do Quintona. Quinton, pozycja rzutować też nie, musi wstrzymać. Pokazuje gdzieś tam Koszarek, aby biegać, aby się ruszać. Przy piłce Łukasz Koszarek, przy nim bardzo blisko Robinson do Quintona. Quinton wyjdzie w górę, nie, teraz może co zrobi, rzut. Oj, krzywo. Gdzieś tam piłka zeszła na bok i punktów z tej akcji mieć nie będziemy. Za to piłka w posiadaniu PGE Turowa Zgorzelec. Aaron Cel do Robinsona. Russell Robinson przy piłce. Powolutku gdzieś tam coraz mniejsze kroczki podchodzi pod zielonogórski kosz. Do Cela. Cel do Robinsona. On za trzy. Russell Robinson. Trzypunktowa akcja dla PGE Turowa. A zielonogórzanie, no nie powiedziałbym, że jeszcze w opałach, ale na pewno trzeba będzie coś za chwileczkę zrobić. Koszarek do Kamila Hanasa. Hanasy do Milosza. Milosz odnajduje się jak na razie w tym spotkaniu. Teraz do Olivera Stewicza. Przewinienie Arona Cela. Piłka dla Stelmetu Zielona Góra. PGE Turów Zgorzelec fauluje po raz drugi w tym spotkaniu. I będziemy wznawiać za linii bocznej boiska. Zmierza tam już Łukasz Koszarek. Piłka do Quintona Hosleya. Amerykanin. Znów do koszarka. Koszarek gdzieś tam kryty przez Robinsona. Koszarek indywidualnie. Czy ogra z wielkiego Serba? Nie, musi cofnąć. Jeszcze raz. 4 sekundy. Milosz. Pół dystans. Milosz przerzuca kosz. Niestety ona tylko się tam gdzieś zatańczyła na obręczy. Tylko piłka dotkła i musimy wracać. Czarnogórzec kryje teraz Serba. Przy piłce Russell Robinson. Robinson kryty przez Olivera Stewicza i mamy faul w ataku Russella Robinsona. Fantastycznie w tej sytuacji zachował się Oliver Stewicz, nasz Serb, wywalczył, wymusił przewinienie, a więc trzeci faul na koncie PGE Turowa Zgorzelec. Quinton Hosley za linii końcowej, za linii bocznej, przepraszam, do koszarka, koszarek do Quintona. On teraz nieco pomiesza piłką, przy nim Micić. Quinton Hosley do Olivera Stewicza. Oliver przepycha swoich przeciwników. Oliver z pół dystansu. Milosz dobije, łapie. Teraz Lopicic nie. Niestety na raty rzucamy. Nie trafiamy. Jednak przewinienia dopuścił się w tym momencie Iwan Zigieranowicz. A więc jeszcze będziemy mieć szansę na zdobycie punktów. No troszeczkę na raty tą akcję próbowaliśmy rozegrać. Co się w tym momencie zemściło. Piłka dla zielonogórskiego Stelmetu. Koszarek do Quintona. Quinton, bardzo szybki rzut. Hosley! Dwa punkty dla Zielonogórzan. 7-6-9. Przy piłce Amerykanin. Teraz do Chylińskiego. Chyliński oddaje do Robinsona. Teraz Quinton Hosley przejmie piłkę, też nie. Bardzo walecznie. Mamy piłkę. Mają koszarek.
jaką stronę będzie teraz decyzja. Sędziowie jednak kierują właśnie akcję pod kosz drużyny przyjezdnych. Zielonogórzanie przed kolejną szansą, może kto wie, na doprowadzenie do remisu. Jest Quinton Hosley do Łukasza Koszarka. On pokazuje tylko jeden palec w górze i już koledzy wiedzą co grać. Miloš Lopičić. Lopičić do Hanasa. Hanas, numer 13 na plecach. Do przodu, do Koszarka. Koszarek chciał rzucać, wstrzymał. Aroncel przy nim. Koszarek rzuca za dwa. Piłka nie wpada. Ma zbiórkę Miloš Lopičić. I do Kamila Hanasa. Hanas teraz wstrzymał, bo mamy kolejne sekundy na rozegranie. Koszarek, 17 sekund do zakończenia akcji. Koszarek indywidualnie do Milosza. Miloš, pół dystans. Ach, nie trafił Miloš Lopičić i ma piłkę w tym momencie Michał Chyliński. Chyliński do Micicza. Dziordzie Micić do Zygieranowicza. Zygieranowicz i kolos Serbii wrzuca nam dwa oczka. Przypomnijmy, w ostatnim spotkaniu w Zgorzelcu ten zawodnik napsuł nam krwi, namieszał niesamowicie dużo, ponieważ no, pod koszem praktycznie nie mieliśmy szans na początkowym etapie tego spotkania. Dziś jak na razie jest inaczej. Nieudana akcja w tym momencie była przed chwileczką Quintona Hosleya. Za to goście odpowiadają trójką, a dokładnie Dziordzie Micić. Wynik to 6 do 13 dla drużyny przyjezdnych i powolutku robi nam się coraz mniej przyjemnie w hali zielonogórskiego CRS-u. Kibice ze Zgorzelca, gdzieś tutaj grupa 50 osób wciąż dopinguje swoich ulubieńców, a może korzystając z króciutkiej przerwy chciałbym przedstawić zespół PGE Turowa Zgorzelec. Numer 5 Aaron Cel, numer 7 Damian Kulik, numer 8 Michał Chyliński, 9 Oskar Bukowiecki, 10 Russell Robinson, 11 Piotr Stelmach, bardzo dobrze nam znany, 15 Dziordzie Micić, 21 Tomasz Bodziński, 25 Wojciech Leszczyński, 32 Iwan Opaczak, 33 Robert Lewandowski, 41 Łukaszin Aleksicz i 44 Iwan Zygaranowicz. Przypomnijmy, nie ma dziś w składzie Davida Jacksona, a więc Amerykanin kontuzja z tego zawodnika. Z pewnością trener drużyny przyjezdnych oszczędza przed tymi decydującymi starciami w Tauron Basket Lidze, czyli przed fazą play-off. Jeszcze właśnie przerwa dobiega końca. Dziewczęta, cheerleaders z Zielona Góra schodzą z parkietu, a zielonogórzanie pojawili się na boisku i mamy zmiany. Na boisko wszedł w tym momencie Walter Hodge, pojawił się Portorykańczyk i to on na pozycji, no właśnie jestem ciekaw, czy na pozycji numer 2, czy numer 1, bo w końcu mamy też i Kamila Hanasa. Również na boisku jest w tym momencie Marcin Sroka, który myślę zagra tutaj na typowej czwórce. Koszarek do Waltera. Walter, przewinienie w tym momencie, przewinienie Micicia. Czwarty, piąty faul PGE Turowa Zgorzelec, a więc Portorykańczyk w tym momencie przed szansą zdobycia pierwszych punktów na swoim koncie w dzisiejszym spotkaniu. Dziordzie Micić faulował, przypomnijmy. Walter Koch, 6 do 14 na linii rzutów wolnych. Czy Portorykańczyk otworzy swój wynik? Tak jest, pierwsze oczko na jego koncie i zmniejszamy stratę. To co mówiłem, w naszej drużynie to Walter Koch jest mistrzem NCAA, dwukrotnie sięgnął po ten tytuł, a w drużynie przyjezdnych Russell Robinson jednokrotnie. Zobaczymy, czy ta koszykówka uniwersytecka przełoży się właśnie na to spotkanie, czy te tytuły raczej tu grać dziś nie będą, ale na pewno jest to dodatkowy smaczek. Robinson przy piłce. Przy nim Walter Koch, wysoko kryjemy. Powoli gdzieś tam Robinson chciało odkryć, jak będzie dziś grał Walter. Piłka do Zygieranowicza. Nie dotarła do jego rąk. Jeszcze gdzieś sugerował Serb, że dopuściliśmy się przewinienia. Tak nie było. Za linii końcowej. Kto będzie podawał? Jest piłka do koszarka z rąk Kamila Hanasa. Koszarek za linii, gdzieś tam przy linii bocznej boiska do Hanasa, Hanas do koszarka, koszarek do Waltera, Walter przy nim Micić, Walter będzie rzucał wcześniej, rzuca nad Zygieranowiczem, piłka nie wpada do kosza i przy niej teraz przed chwileczką piłkę miał Kulik do Micicia, Micić teraz przy piłce do Kulika, gdzieś tam do boku rzuca Amerykanin, 3 punkty dla PGE Turowa Zgorzelec, Russell Robinson zdobywa w tym momencie 5 punktów na swoim koncie, zwiększa swój dorobek do 8 oczek, 8 do 17. Zielonogórzanie wciąż przegrywają. Oliver Stewicz gdzieś tam do skrzydła, jest Kamil Hanas, czy będzie trójeczka? Hanas za 3! 11 punktów dla Stelmetu Zielona Góra.
i wznawiają przyjezd Iwan Zygeranowicz. On za linią końcową boiska, spod swojego kosza wznawia do Amerykanina. Russell Robinson. Przy nim Walter Hodge kryje niemalże na całym boisku. Już chcemy naciskać drużynę przyjezdnych jak najmocniej. Chyliński do Kuliga. Kulik gdzieś tam przypycha teraz Srociego. Kulik kręci, musiał oddawać, aby nie popełnić jakiegoś błędu. Russell Robinson. Jest teraz faul zawodnika z numerem 7. Damian Kulik dopuszcza się faulu. I to my będziemy mieć szansę na zdobycie kolejnych punktów na swoje konto, aby dorzucić koszarek. Z linii końcowej będzie dogrywał do Waltera Hodge'a. Tak jest. Hodge jednak z powrotem do koszarka. Koszarek przy piłce. Gdzieś tam Portorykańczyk już się pokazuje. Jednak piłka do Srociego. Sroci ogrywa Kuliga. Sroci! Jaka decyzja arbitrów? Czy też punkty będą w tym momencie zaliczone, czy też nie? Jednak odgwizdany przewinienie, a więc Marcin Sroka będzie miał tylko bądź aż dwa rzuty wolne do wyegzekwowania. Za chwileczkę będą zmiany w zespole przyjezdnych. Słyszą Państwo już gwizdy, a to przez to, że na tym takim jakby skrzynce rezerwowych, na których zasiadają ci, którzy chcą się zmienić, pojawił się Piotr Stelmach, a więc no, nie trudno się dziwić, dlaczego są gwizdy, oraz pojawił się tam z numerem 41 Wukaszyn Aleksicz, a więc bardzo mocno gwizdy się nasilają, bo na parkiecie pojawił się wcześniej wspomniany Piotr Stelmach. Dwa rzuty wolne przez Srociego trafione, 13-17, i zobaczmy, jak zmiennicy zaprezentują się na parkiecie. Przy piłce Aleksicz gdzieś tam dogrywa do Kuliga. Damian Kulik przy piłce. On znów teraz do Chylińskiego. Chyliński do Micicza. Micić rzuca za trzy. Micić. Czy będzie celnie? Tak jest! Trójka dla PG Turowa Zgorzelec. 13-20. Walter. A teraz przechwyt w tym momencie Kuliga. Oj, tak, to nie poszło nam po myśli. I przy piłce Micić. Micić już leci do przodu. Do Chylińskiego. Chyliński odgrywa do Giorgie Micicza. Micić do Chylińskiego. Chyliński do skrzydła. Stelmach za trzy. Mar! Teraz co się dzieje? Rzuca w tym momencie Piotrek Stelmach za trzy. Ale worek z trójeczkami rozsypał się przy jezdnym. 13-23. 2 minuty i 3 sekundy do końca. Musimy zacząć grać nieco lepiej, jeżeli chcemy myśleć o zwycięstwie. Teraz koszarek nie najlepiej do Oliwiera Stewicza. Będą zmiany, schodzi z boiska Łukasz Koszarek, pojawia się Quinton Hosley, Amerykanin. Jestem ciekaw jego postawy w dniu dzisiejszym. Czy pociągnie grę naszego zespołu, czy nie wniesie nic wartościowego. No tutaj bym powiedział, przy tym zawodniku zawsze jest loteria. Loteria, a więc za linii końcowej. Piotr Stelmach do Aleksicza, Łukaszyn Aleksicz. Przy piłce, kryty przez Waltera, Kulik przy nim Oliver Stewicz, gdzieś tam pokazuje już się z numerem 15, Giorgie Micić, gdzieś to, kto teraz wyskoczy, nie, jeszcze nikt się nie pokazuje, a czas ucieka, 6 sekund, czy będzie indywidualnie, rzucał za 3, tak jest, piłka nie wpada, zbiera Quinton Hosley, nawet Kulik nie próbował skakać do góry, Walter Hodge, on na rozegraniu, Walter do Olivera, Oliver do Srociego, Sroci za 3, Sroka trafia! A więc zmniejszamy stratę do przyjezdnych. Przy piłce Aleksicz. Aleksicz do Kuliga. Damian Kulik przy piłce. Kto się pokaże? Gdzieś tam już Micić zaczyna biegać szybciej. Jednak przy piłce w tym momencie jest Lewandowski. Do Kuliga. Micić do Kuliga. Było przewinienie. Akcja w tym momencie będzie dogrywana. Mają na to 14 sekund zawodnicy przyjezdnych. Jednak zanim to wszystko, będą zmiany. Oliver Stewicz już zasugerował, pokazał do góry skrzyżowane ręce, a więc zmiana w naszym zespole. Wraca Milosz Lopicic. Tak myślałem, że Czarnogórzec będzie mógł w dzisiejszym spotkaniu pokazać swoje umiejętności pod nieobecność Dejana Borowniaka. Przy piłce teraz Opaczak. Przepraszam, tak jest, Opaczak. Dogrywa teraz, nie ma, walczy, bo myślałem, że będzie gdzieś do odegrania do skrzydła. Jednak wcześniej było przewinienie i 14 sekund do zakończenia akcji. Za linii końcowej będzie wznawiał Łukaszyn Aleksicz. Aleksicz do Kuliga. Kulik z powrotem do swojego rozgrywającego. Przy nim Walter Hodge. Bardzo teraz mocno naciskani goście, aby te sekundy im upłynęły. Chyba zaraz decyduje się Aleksicz. Indywidualny rzut. Czas ucieka. Kulik musi rzucać. Kulik, jedna sekunda. Trafia z końcową syreną. 2 punkty dla PGE Turowa Zgorzelec. Walter Hodge do Srociego, Sroci do Quintona Hosleya.
Mosley, przy nim bardzo krótko Opaczak. Teraz wchodzi, sroci, faulowany. Ach, jeszcze gdzieś tam za koszem próbował. Jeżeli ta piłka by wpadła do środka, z pewnością aplauz by nie miał końca w hali CRS. No, dość ciekawą akcję zaprezentowano Marcin Sroka. Jednak ona kończy się przewinieniem i przed szansą na kolejne dwa rzuty wolne na dwa punkty. Marcin Sroka w tym momencie. Marcin Sroka na swoim koncie. Spoglądam na tablicę, ma 5 oczek, a więc ten swój dorobek może za chwileczkę zwiększyć do oczek 7. Pierwszy rzut bardzo dobry, a więc może być to jeden z tych meczów Marcina Sroki, w którym bardzo w dużym stopniu przyczyniał się do zwycięstwa. Już chyba nie muszę opowiadać o tym meczu, kiedy w ostatniej sekundzie trafił za 3 właśnie z PGE Turowem z Gorzelec, ale myślę, że jeszcze dzisiaj będziemy o tym przypominać. Aleksic przy piłce. Aleksic, przy nim Walter Hodge. Aleksic do kogo? Jest Micić. Micić do kogo? Gdzieś tam Kulik zasławia, pick and roll zasłania pozycję. Rzuca teraz znów za 3! Damian Kulik, no PGE Turów z Gorzelec niesamowicie trójkuje nasz zespół. Co chwilę gdzieś za linii 6,75 piłka wpada do kosza. Ostatnia akcja, Walter Hodge, 7 sekund, czy zmniejszymy straty do 8 punktów? Walter zdecyduje się na indywidualną akcję. Walter chodzi, oj, zablokowany, nie ma szans. I czy będzie rzut? Jeszcze Aleksic rzuca przez całe boisko, nie ma punktów. No i ta ostatnia akcja, wjazd na kosz Waltera Hodge'a, nie powiódł się. Myślę, że goście mogli się spodziewać, że takie rozwiązanie właśnie padnie ze strony zielonogórskiego Stelmetu. 18-28. Zielonogórzanie po pierwszej kwarcie przegrywają 10 oczkami z ekipą PGE Turowa z Gorzelec. I któż by się spodziewał takiego wyniku? Myślę, że jeszcze to oblicze zielonogórskiej drużyny będzie zmienione w tym spotkaniu, bo w końcu stoimy przed szansą, aby zająć drugą pozycję przed fazą play-off. Wtedy byśmy mieli teoretycznie słabszego rywala, co by mogło nam ułatwić tą wędrówkę na szczyt Tauron Basket League. Korzystając z tego, że mamy krótką przerwę, chciałbym przypomnieć historię spotkań tych drużyn w tym sezonie. Zielonogórzanie zmierzyli się z Turowem 3-krotnie, wygrali 2 razy, lecz ani razu w hali zielonogórskiego CRS-u. Na początku sezonu przegrali 84-99, kolejne spotkania już były lepsze. Na zakończenie rundy zasadniczej zielonogórzanie wygrywają 91-89 na wyjeździe. Właśnie wtedy Marcin Sroka stał się bohaterem Zielonej Góry i trafił z końcową syreną za 3. I to jeszcze kolejne spotkanie już w tej fazie szóstek. Zielonogórzanie w Zgorzelcu wygrali 78-75. Wtedy Oliver Stewicz i Walter Hodge, a więc ten duet, zdobył ponad połowę punktów, jakie zdobyła ekipa zielonogórska. Łącznie zdobyli 45 punktów. Oliver Stewicz 21 i 9 zbiórek. Walter Hodge 24 oczka, a więc ten duet wtedy, że tak powiem, no, był jakby ojcem tego sukcesu, ojcem tego zwycięstwa. A zobaczmy, jak będzie w tym spotkaniu. Walter Hodge na rozegraniu. Wracamy na parkiet. Do Quintona Hosleya. Quinton Hosley gdzieś tam szuka pozycji rzutowej. Za 3. Trafił w tym momencie. W tym momencie trafił Quinton Hosley i zmniejszamy przewagę. Przepraszam, nie był rzut 3-punktowy, a Amerykanina. Opaczak, przy nim Quinton Hosley. Teraz przebija gdzieś tą piłkę z rąk Chorwata. Amerykanin już za linię końcową zmierza Robinson, kto się pokaże, jest Piotrek Stelmach, czynimy Milosz Lopicic. Piotr Stelmach chodzi pod kosz, 2 punkty, obiegł przed chwileczką Milosza Lopicicza, 2 punkty dla Turowa z Gorzelec. Walter Hodge, 3 palce uniesione do góry, pokazuje już, aby koledzy rozbiegali się po boisku. Jest Portorykańczyk, do kogo? Czy dogra do Seweryna, który przed chwileczką pojawił się na parkiecie? Nie, do Quintona Hosleya. Amerykanin gdzieś tam zastawia pozycję. Milosz Lopicic, Quinton prawie zgubił piłkę, musi rzucać, 5 sekund. Quinton wchodzi pod kosz, Hosley, 2 punkty dla zielonogórskiej drużyny. Ale Amerykanin teraz nakręcił się gdzieś pod tym koszem rywala, gdzieś musiał się naprodukować. Chyliński przy piłce. Już akcja pod połową zielonogórskiej drużyny. Było teraz przewinienie. Pytanie teraz czyje? A więc Walter Hodge ręce rozkłada bezradnie, ale to według arbitrów to on faulował. Nieco zażenowany tą sytuacją Portorykańczyk, no ale cóż, my mamy akcję w obronie, a PGE Turów z Gorzelec piłkę za linii bocznej. Jest Opaczak przy piłce, Chorwat teraz do Chylińskiego, Chyliński! 2 punkty, ładnie tą akcję rozegrali zawodnicy przyjezdnych.
i 2 punkty Michał Chyliński na swoim koncie. Polak no, zapisuje pierwsze oczka w spotkaniu. Miloš Lopičić do Quintona Hosleya. Hosley za 3, Amerykanin, piłka nie wpada, zbiera Miloš Lopičić i poprawia dobitka Czarnogórca. Mamy kolejne punkty na swoim koncie. Miloš w tym momencie, spoglądam na tablicę wyników, tak, to są pierwsze oczka tego zawodnika w spotkaniu. Russell Robinson rzuca za 2, Robinson pięknie z odchylenia. Teraz dziurawi naszą siatkę i zdobywa punkty dla swojej drużyny. 10 oczek jednak straty do PGE Turowa-Zgorzelec. Walter do Milosza. Miloš coraz bardziej pewny. Teraz jeszcze chciał gdzieś mieszać pod koszem. Przewinienie Damiana Kuliga. I mamy zmiany. Z boiska schodzi Łukasz Seweryn, który, no, jego dorobek punktowy jak na razie zerowy. W jego miejsce Łukasz Koszarek, który otworzył nasz wynik 2 punktami. I będą rzuty wolne. Miloš Lopičić, zobaczmy jak w tym elemencie się sprawdzi. Raczej za często na linii rzutów wolnych Czarnogórca nie możemy oglądać, ale proszę bardzo. Pierwszy rzut w jego wykonaniu dobry. 3 oczka na jego koncie. Zobaczmy, czy tak samo rzuci właśnie szansę numer 2. Czy wykorzystają? Tak jest, pewnie na linii rzutów wolnych Miloš Lopičić. I musimy wracać do obrony. Na rozegraniu teraz Michał Chyliński. Chyliński, lider zespołu PGE Turowa-Zgorzelec. Gdzieś tam Żigieranowicz zasłania. Dogrywa przez całą szerokość boiska. Chyliński rzuca za 3. Tak jest. Czy to była akcja 3-punktowa? Spoglądam. Tak jest. Jest to akcja 3-punktowa. Walter Kocz pokazuje, żeby gdzieś tam się ustawił Marcin Sroka. Gdzieś zasłaniał. Piłka do Koszarka. Koszarek mógł rzucać, jednak wchodzi pod kosz. Koszarek do Milosza. Milosz ma piłkę. Nie, mają Żigieranowicz. Piłka do Robinsona. Robinson do kogo? Do Opaczaka. Opaczak! Piłka wturlała się do zielonogórskiego kosza i mamy przerwę na żądanie szkoleniowców drużyny zielonogórskiej. 26-39. Mam tu właśnie statystyki po pierwszej kwarcie. Zielonogórzanie piłkę zebrali 5-krotnie, drużynia przyjezdnych 7, a więc deskę nieco przegrywamy. U nas punktowo najlepiej w tym momencie prezentuje się Quinton Hosley, 6 oczek, Walter Hodge, przepraszam, Kamil Hanas, 5, 7, Marcin Sroka, więc mówiłem, że to dziś jego postawa może być znacząca, tak jakby na te mecze z Turowem Zgorzelec nieco bardziej się mobilizował. Drużyna przyjezdnych, 10 punktów, Russell Robinson i ten jegomość, ten kawaler jeszcze do swojego dorobku może w tym momencie dorzucić 2 zbiórki w obronie. Na parkiecie, czy liders Zielona Góra. Zielonogórzanie mają 13 oczek strat i to dość duża przewaga PGE Turowa-Zgorzelec nad zielonogórską drużyną. No i myślę, że powolutku chyba powinniśmy zacząć nadrabiać straty, bo ten wynik no jeszcze oczywiście nie jest przesądzony, ale może rzeczywiście wpływać na nasze morale niedobrze, może gdzieś tam budzić jakiś niepokój, ale wracamy na parkiet. Na boisku jest ekipa PGE Turowa-Zgorzelec. I teraz właśnie możemy oglądać zielonogórzane, jak wbiegają na parkiet. Za linii końcowej Marcin Sroka do Waltera Hodge'a. Walter piłkę złapie gdzieś nieco później, aby te sekundy nam nie uciekały. Walter Hodge do kogo? Jest Quinton Hosley. Hosley do Waltera Hodge'a. Walter, jest tam Oli Stewicz, będzie robił zasłonę. Walter do Stewicza. Stewicz, pół dystans. Oliver nie dorzucił nawet do kosza. Nie wiem, czy Quinton Hosley nie był tam za mocno przepychany. Jest Robinson. Robinson indywidualnie, czy też nie, faulował Walter Hodge. Portorykańczyk dopuszcza się do drugiego przewinienia w tym spotkaniu i będą, nie będzie rzutu wolnych, będzie piłka za linii bocznej. Amerykanie z Nowego Jorku będzie teraz właśnie przy piłce wznawiał za linii bocznej. Jest przy piłce Opaczak. Chorwat do Amerykanina. Amerykanin podwajany przez Stewicza i przez Walter, ale mocno naciskamy. Jednak oddaje do Stelmacha. Przechwyt teraz Quintona Hosleya. Walter do kogo? Do Quintona. Quinton! Ach, niestety, spodziewaliśmy się tej akcji zakończonej 2 punktami gdzieś tam w efektowny sposób, jednak Quinton Hosley w tym momencie leży na parkiecie, tak samo jak Russell Robinson. Będziemy mieć przerwę, 2 zawodników leży, wstał Amerykanin Quinton Hosley, Robinson nieco później zebrał się na parkiet, a więc mamy teraz przerwę na żądanie szkoleniowców drużyny przyjezdnych i podopieczni trenera Rajkowicza. Właśnie teraz trener Rajkowicz prosi o czas,
a więc będzie kilka sekund, aby poprawić grę obydwu zespołów. Przypomnijmy, Zielonogórzanie, jeżeli uda się zwyciężyć w dzisiejszym spotkaniu, a Trefl Sopot przegra z Energią Czarnymi Słupsk, to wtedy my zajmiemy tą korzystną pozycję numer 2, która da nam handicap przed fazą play-off, która już wkrótce nastąpi w Tauron Basket Lidze. Już w mieście możemy oglądać takie plakaty chłopcy na medal. No i czy faktycznie powtórzymy sukces zeszłego roku, czy też może zwiększymy skalę tego sukcesu? No na pewno jest to pytanie, na które odpowiedź poznamy, myślę, pod koniec maja, może na początku czerwca. To oczywiście zależy od tego, ile spotkań będzie w poszczególnych meczach. Dodajmy, że dzisiejsze wszystkie spotkania w Tauron Basket Lidze rozgrywają się o godzinie 15, tak aby jakby no nie dać możliwości drużynom jakichś kalkulacji, żeby tu wygrać, tu przegrać, aby wszystko rozstrzygło się właśnie w sposób sportowy, bez matematyki, bez udziału jakichkolwiek algorytmów, bez żadnych kombinacji, a więc wróćmy w tym momencie na parkiet. 26-39. Amerykanin Quinton Hosley na linii rzutów wolnych, PGA Turów Zgorzelec, kibice dokładnie, bardzo mocno peszą, gdzieś tutaj uderzają w te wielkie bębny, dwa mają na wyposażeniu kibice PGA Turowa Zgorzelec. Quinton Hosley, pierwszy rzut dobry. I jeszcze raz Amerykanin. Drugi rzut równie dobry, 7 minut do zakończenia pierwszej połowy. I rozpoczynamy. O, Robinson, gdzieś mu ta noga uciekła. Piłka do Arona Cela. Cel do Żygieranowicza. Żygieranowicz dogrywał teraz do Arona Cela. Miało być efektownie. Punktów jednak nie ma. Walter Hodge gdzieś tam faulowany przez Michała Chylińskiego. Chyliński dopuszcza się drugiego przewinienia w dzisiejszym spotkaniu. I mamy 21 sekund do dokończenia akcji. Piłka do Kaszarka. Koszarek do Quintona Hosleya. No i czas najwyższy na drabiec straty. Hosley do Waltera. Walter gdzieś zasłania Oliver Stewicz. Walter indywidualnie rzuca. Punktów nie ma. A faulował w zespole przyjezdnych. A więc piłka dla Zielonogórzan za linii bocznej. Faulował Russell Robinson. Jeszcze gdzieś tam pokazywał przed chwileczką, że to nie on, ale piłka za linii bocznej. Łukasz Koszarek będzie wznawiał. Pokazuje się już Quinton Hosley. Do niego piłka. Opaszak bardzo blisko przy nim. Ma piłkę Koszarek. Koszarek do Waltera. Walter gdzieś do kogo? Do Quinton Hosley przez Koszarka. 3 sekundy. Trzeba rzucać. Quinton za 3. Ach, piłka nie wpadła. No, nieco podstawiony pod mur w tym momencie. Amerykanie nie miał możliwości innej niż rzut. Ale wracamy pod zielonogórską i kosz. Na zielonogórską połowę. Przy piłce Robinson. Robinson trzyma. Przy nim gdzieś tam Żygieranowicz zasłania Quintona Hosleya. Piłka do Arona Cela. Aaron rzuca za 3. Nie wpada, zbiera Quinton Hosley. I szybko do przodu, do Waltera. Walter, czy zagra gdzieś szyb, czy sam? Wchodzi Portorykańczyk. Ma punkty dla zielonogórskiego z Telmetu. 30-39. Robinson przy piłce. Robinson jednak zwolnił tą wymianę ciosów. Jednak chce, aby drużyna odetchła. Jest Chyliński. Michał Chyliński. Do kogo? Do Arona Cela. Aaron Cel. Kto się pokaże? Jak na razie nikt. Jest teraz Robinson. Będzie rzucał trójkę czy nie? No, będzie rzucał jednak. Robinson! Piękna, czysta trójeczka teraz wpada do kosza zielonogórskiej drużyny. I mamy 12 punktów straty. Oliver Stewicz. Strata. Nie. Mają piłkę Koszarek. Do Stewicza. Stewicz. Ach, myślałem, że o deskę wpadnie. Jednak nie. A Chyliński przy piłce. I do kogo? Może rzucać za 3 Opaszak. Rzuca Horwat. Trafia po raz kolejny. Trafia po raz kolejny. PGE Turów Zgorzelec za 3. Któraż to już trójka. No te rzuty za linii 6,75 wychodzą im po prostu niesamowicie. 30-45 było przewinienie. Teraz fatalne w naszym wykonaniu. I Zgorzelczanie będą mogli od nowa prowadzić grę pod nasz kosz i zdobywać kolejne punkty. 30-45 za linii bocznej Russell Robinson. Jak na razie najskuteczniejszy gracz PGE Turowa Zgorzelec. 13 oczek. I to właśnie on na rozegraniu pokazuje, jaką akcję zagrać. Gdzieś tam dotykał się za uchem. Chyliński czeka na podanie. Przy piłce cały czas Robinson do Opaczaka. Opaczak pod kosz indywidualnie. Opaczak 2 punkty. I Walter Kotrzem przy piłce. No cóż nam robić?
taka strata, oj, to dobrze nie wróży przed kolejną połową. Jest teraz Amerykanin do Sroczego, Sroczy za trzy, nie odpowiadamy trójką. Zbiera w tym momencie Iwan Opaczak. Przy piłce Russell Robinson. Robinson, czy zdecyduje się na indywidualną akcję? Obiega i rzuca. Robinson, no na nasze szczęście piłka nie wpada. Teraz Walter, do kogo? Indywidualnie nie, do Quintona Hosleya. Jednak zbyt późno, zdecydowanie zbyt późno zagrał tą akcję Walter, choć do Quintona Hosleya. Myślałem, że będzie nieco szybciej. Teraz jeszcze dyskusja pomiędzy sędziami, jaka tu będzie decyzja. Cztery przewinienia po stronie PGE Turowa-Zgorzelec, 3 Stelmet, Zielona Góra i mamy zmiany. Na parkiecie pojawia się Kamil Hanas i Miloš Lopičić. Nie, jednak jeszcze Miloš Lopičić musiał się cofnąć. Zmiana z boku boiska. I mamy rzuty wolne, Quinton Hosley. Dwa rzuty, Lopičić cofnięty na ławkę rezerwowych i Amerykanin będzie mógł zmniejszyć naszą stratę. Dwa rzuty wolne dla Amerykanina. Quinton Hosley, przypomnijmy, w ostatnim spotkaniu najskuteczniejszy z naszych zawodników. Bardzo dobrze zaprezentował się w tym spotkaniu. Kibice po meczu z Energią Czarnymi Słupskie gdzieś tam namalowali, takie były, powstały takie specjalne plakaciki jako Quinton Hosley, jako Terminator. Gdy zapytałem na konferencji prasowej, czy mu się podobają Amerykaninowi właśnie takie plakaty, to ucieszył się, że został nazwany przeze mnie Quintonatorem, a więc mam nadzieję, że dziś pokaże właśnie ten charakter takiego, no bym powiedział, może nie mordercy, ale takiego rasowego zawodnika, który nie boi się zdobywać punktów i wchodzić pod koszy. Jednak dwa rzuty w tym momencie były, przed chwileczką były nieudane Amerykanina, no i mamy akcję pod zielonogórskim koszem, na naszej połowie. Aleksić za linii bocznej, kto się pokaże? Jest Chyliński, Chyliński, no musiał się podpierać piłką, do rana cel, Aaron cel, no bliski rzucenia trójki, bo miał pozycję, jednak Chyliński rzuca za trzy, nie ma trójeczki, a do tego jeszcze przewinienie jednego z zawodników PGE Turowa-Zgorzelec i wznawiamy za linii bocznej. Jest tam Quinton Hosley, będzie Walter Hotcze w tym momencie rozgrywał, podprowadzał piłkę na stronę rywala. Nie, jednak Quinton Hosley. 20, teraz już 19 sekund do zakończenia naszej akcji. Jest Amerykanin. Kto się pokaże? Portorykańczyk, Walter. Walter wejdzie indywidualnie nad Zegaranowiczem. Za dwa! Walter Hotcze, zmniejszamy straty do PGE Turowa. A gościa, Aleksić przy piłce. Kto się pokaże? Gdzieś tam ręce wyciągał do podania cel. Jednak wstrzymują akcję. Jest w tym momencie podanie do Arona Cela. Do Opaczaka. Opaczak, przy nim Quinton Hosley. Opaczak, czy będzie przejęcie? Nie, ma piłkę Aaron. Aaron teraz na obwód. Za trzy rzucają goście. Nie ma, ale kto zbiera? Zbiera w tym momencie Michał Chyliński. Dwa punkty dla Turowa. Quinton Hosley, 3 minuty, teraz Quinton za 3, piłka nie dolatuje do kosza i szybka kontra, Opaczak sam na sam z koszem, jednak mocno teraz Quinton Hosley i mamy popularnego dacha, jeszcze teraz jakieś tam przewinienia, a więc jeszcze dodatkowe dwa dachy w kierunku Zegarowicza i Waltera Hodża, gdzieś tam doszło do jakiejś przepychanki, a więc będziemy mieć za chwileczkę kilka rzutów wolnych z jednej i z drugiej strony. No, zrobiło nam się spore zamieszanie, nerwowo w zespole zielonogórskim. Quinton Hosley schodzi z boiska, jego miejsce Łukasz Seweryn. Zrobiło się niezłe zamieszanie, a na linii rzutów wolnych Iwan Opaczak, Chorwat, który urodził się w Bośni i Hercegowinie. Na linii rzutów wolnych jednak jeszcze trwają tutaj dodatkowe dyskusje, jeszcze gdzieś tam konsultacje z stolikiem sędziowskim. A Opaczak urodził się w Bośni i Hercegowinie, w miejscowości Żenica w 1980 roku. I spójrzmy teraz, jak będzie egzekwował te rzuty wolne. Oj, kibicom się to nie podoba. Będą peszyć i peszą po 5 przewinień po stronie jednych i drugich. Pierwszy rzut bardzo dobry Opaczaka. I jeszcze raz Chorwat na linii rzutów wolnych. Jestem ciekaw, czy trener pozwoli mu wykonywać jeszcze kolejne dwa rzuty wolne, bo tu jeszcze mamy zmiany w zespole zielonogórskim. W międzyczasie schodzi Portorykańczyk, wejdzie Łukasz Koszarek.
a piłka za linii bocznej boiska. Nie wiem, tutaj jednak te dachy sędziowskie zostały tutaj za chwileczkę, zostały w tym momencie, nie wiem, czy wycofane, bo widziałem wyraźnie, że było pokazane przewinienie techniczne dla Zygeranowicza i dla Hodża. Jednak tutaj no, sytuacja w tym momencie dla mnie niezrozumiała, ale wracamy na parkiet. Piotrek Stelmach przy piłce. Kto się pokaże? Pokazuje się Aleksicz. Aleksicz gdzieś będzie rzucał, czy też nie. Odgrywa do Opaczaka. Opaczak. Opaczak do Aleksicza. Aleksicz znów do Opaczaka. Było przewinienie. Nie ma punktów. Faulował zespół zielonogórski, a więc piłka będzie na linii rzutów wolnych. Znów dla PGE Turowa Zgorzelec. A więc znów będzie rzucał Iwan Opaczak, 33-letni Chorwat. Zielonogórzanie już stoją przy tej popularnej trumnie. Tak samo PGE Turów Zgorzelec. I Opaczak, rzut numer 1 już przed nami. Pierwszy celny. Opaczak do tej pory na swoim koncie notował 10 punktów, teraz dorzuca 11. Oczko i zobaczmy, czy będzie jeszcze jedno. Ponownie Opaczak, tak jest, bardzo dobrze. I zielonogórzanie szybko, bo nam się śpieszyć musi w tym momencie. 2 minuty 36 sekund do zakończenia pierwszej połowy. Jest Koszarek. Koszarek, kto się pokaże? Pokazuje się chyba Seweryn, tak jest. Przy nim właśnie Seweryn, przy nim już był Opaczak. Do Olivera Stewicza piłka, Oliver Stewicz próbuje przepchać Stelmacha. Stelmach dopuszcza się przewinienia, 2 rzuty wolne dla zielonogórskiej drużyny. O, już duża strata zielonogórskiej drużyny i nie wiem, czy będziemy w stanie podczas tych 20 minut drugiej połowy nadrobić te straty. Na pewno będzie bardzo, bardzo ciężko, ale zobaczmy. Na razie jest pierwsza połowa i przy niej zostańmy. Oliver Stewicz nie trafia, nie trafia. W takim momencie to na pewno nie przysporzy nam skrzydeł. No, nawet pojawił jakiegokolwiek w żagle. To o tym na pewno tutaj teraz nie może być mowy. Ponownie Oliver Stewicz. Tak jest, a więc rzut numer 2, tym razem celny. I musimy wracać do obrony. Przy piłce Opaczak, do Arona Cela. Aron Cel do Micicza, Micicz do Aleksicza. Aleksicz gdzieś tam macha do swoich kolegów. Jest teraz Aron Cel, pozycja rzutowa. Tak jest, 2 punkty dla PGE. Oliver Stewicz bardzo zrezygnowany w tym momencie. Podaje do Koszarka. Koszarek podprowadza piłkę na połowę rywala. Gdzieś tam Kamil Hanas obiega całe boisko. Do kogo podanie? Chyba wyjdzie gdzieś Seweryn. Jednak bardzo mocno naciska PGE Turów Zgorzelec. Seweryn za 3. Piłka nie wpada. Zbiera Alon Cel. No i ta gra zupełnie nie się na mnie klei. Jakby brakowało jakiegoś takiego klejącego specyfiku w naszej grze. Micicz tym razem do Aleksicza. Aleksicz obiega wszystkich. Do Piotra Stelmacha. Stelmach znów do Aleksicza. Aleksicz chyba będzie rzucał, bo gdzieś tam się czai na rzut. Nie, jednak do Opaczaka. Opaczak trafia, trafia, trafia i jeszcze raz trafia. 3 punkty dla PGE Turowa Zgorzelec. Stelmet Zielona Góra w tym momencie bardzo rozbity. I nie wiem, czy nawet obecność Dejana Borowniaka w tym przypadku zmieniłaby cokolwiek. Do przewinienia dopuszcza się w tym momencie Łukaszyn Aleksicz. Jest to pierwsze przewinienie tego gracza w spotkaniu. I na linii rzutów wolnych Łukasz Koszarek, a więc końcówka tej pierwszej połowy robi nam się nieco dłuższa, bo obydwie ekipy już od dłuższego czasu mają po 5 przewinień, a więc ta gra no, będzie nam się troszeczkę dłużyła. No, mam nadzieję, że zielonogórzanie jeszcze zdołają zdobyć kilka punktów, aby była w ogóle jakakolwiek szansa, jakiś cień nadziei na zwycięstwo, na nadgonienie tego wyniku w kolejnych 20 minutach. Jeszcze raz Koszarek, a więc trafia kapitan reprezentacji Polski. Aleksicz przy piłce, przy nim twardo Koszarek. Kryjemy na całym boisku, aby te sekundy uciekały. Nieco podwojony przed chwileczką Aleksicz. Aleksicz do kogo? Do Arona Cela. Aron Cel do Micicza. Micicz do kogo? Jest tam Opaczak. Opaczak, on przepycha Seweryna. Opaczak za 2. Opaczak trafia. I punkty dla PGE. O, Kamil Hanas niemalże wypadł przed chwileczką z boiska, bliscy popełnienia błędu. Teraz Koszarek wchodzi pod kosz. Koszarek, 2 punkty dla Stelmetu Zielonogóra. No kto ma wziąć sprawy w swoje ręce, jak nie Łukasz Koszarek, niezwykle doświadczony gracz. Piłka do Opaczaka, na szczęście nie było pozycji rzutowej. Stelmach do Micicza, Dziordzie Micicz. Powolutku tą akcję rozgrywa Dziordzie Micicz. Nie wiem, czy nie indywidualnie. Jednak gdzieś tam zasłania teraz Piotrek Stelmach. On do Arona Cela. Cel. Faulował w zespole zielonogórskim
Piotr Stelmach, a więc będą rzuty wolne. Sroci na swoim koncie pierwsze przewinienie. I Aaron Cel może zwiększyć przewagę drużyny przyjezdnych. Tak jak mówiłem, z PGE Turowem z Gorzalec mierzyliśmy się w tym sezonie 3 razy. Wygraliśmy dwukrotnie, ale ani razu w hali przy ulicy Sulechowskiej w Zielonej Górze. Jak na razie wszystko wskazuje na to, że to zwycięstwo jest bardzo daleko, lecz oczywiście nie jest ono niemożliwe. Aaron Cel przed szansą numer 2. Próba udana. I Sroka, 25 sekund do zakończenia tej pierwszej połowy, drugiej kwarty, a więc długo, na pewno długo będziemy teraz próbować grać. Długo, do końca, by goście nie mogli zdobyć punktu. No jednak Opaczak dopuszcza się przewinienia i to nie my, a PGE Turów z Gorzelec będzie miał ostatnią akcję w tej połowie. Jeszcze możemy 2 punkty rzucić, rzucić wolne. A my będziemy musieli stanąć bardzo twardo w obronie, aby goście nie wrzucili nam punktu, nie daj Boże jeszcze 3, bo wtedy to już byłoby naprawdę przygwożdżenie naszych morali do ziemi. Taka trójka na zakończenie pierwszej połowy z pewnością nie byłaby tu mile widziana, jeżeli chodzi o zespół zielonogórski. Łukasz Koszarek po raz drugi na linii rzutów wolnych. Bardzo dobry rzut. I goście. Jednak zanim goście będą rozgrywać, gwizdek z arbitrów, są zmiany. Michał Chyliński pojawił się na parkiecie w zamian za Łukaszina Aleksicza. I kryjemy na całym boisku. Musimy, tak, aby te sekundy ulatywały jak jakiś gaz, jak jakieś powietrze. I goście, bardzo szybko. I błąd! Czy też przewinienie? A więc goście, tak jest, goście dopuszczają się błędu. I to zielonogórzanie będą mogli mieć tą akcję, o której mówiłem. Już gdzieś tam się ustawiają, kto wyskoczy po tą piłkę, jest Koszarek. I do kogo podanie? Ostatnie 14 sekund. Kto się pokaże? Pokazuje się Kamil Hanas. Długo, długo. Gdzieś tam Koszarek na czystej pozycji, ma piłkę. Co zrobi? Piłka do Srociego. Sroci rzuca, Sroci nie trafia. Kto zbierze? Zbiera Hanas, poprawia, nie ma punktów. Zbierają goście. No i nie będzie nikt miał z tych akcji punktów. A więc pierwsza połowa dobiega końca. Jeszcze rzut przez całe boisko nieskuteczny. I zielonogórzanie po pierwszej połowie przegrywają z PGE Turowem z Gorzelec we własnej hali 39-62. No i mam nadzieję, że po tej przerwie, jaka nas teraz czeka, zielonogórzanie będą prezentować się zdecydowanie lepiej. Za pierwszą odsłonę dziękuję. Mariusz Malniowski. Słyszymy się za chwilę. Głównym partnerem programu jest Miasto Zielona Góra.